Thank you.
Halo, witamy ponownie. Avia Świdnik wygrywa z Jagiellonią Białystok 2-1 w meczu grupy C. Za chwilę kolejne spotkanie. A przypomnijmy, dzisiaj 18:00. Mecz, wielki mecz. Otwarcie stadionu w Gdyni.
Arka Gdynia Ambeoe Stara Zagora. Mecz na żywo tylko i wyłącznie w telewizji internetowej Sport TV. A przypomnijmy jeszcze oczywiście, co jest najważniejsze, atrakcje. Mecz rozpocznie się o godzinie 18.30, to jest najważniejsze. Od godziny 18.00 oficjalne otwarcie, także u nas na żywo. A całą imprezę poprowadzi Dariusz Szpakowski, znany komentator sportowy. A w przerwie swoim występem kibicom umili zespół Goja. Proszę Państwa, wszystkie bilety na mecz zostały już wyprzedane, a więc warto będzie oglądać. 15 tysięcy ludzi na trybunach. To po prostu trzeba zobaczyć i będzie to można zobaczyć już tylko i wyłącznie w telewizji internetowej Sport TV, ponieważ biletów na mecz brak. My zapraszamy oczywiście na nasz profil na Facebooku. Jest on dostępny za pomocą naszej strony internetowej www.sporttv.com.pl. A więc zapraszam do oglądania. Numer 16.
Gdynia Cup, 19 mecz już w dniu dzisiejszym, transmitowany przez nas. Arka 99 kontra UKP Zielona Góra, 2-1 dla ekipy UKP Zielona Góra. 6 minut 36 sekund do zakończenia tego spotkania. A po tym meczu jeszcze na żywo Zawisza Bydgoszcz, Olimpia Elbląg i Arka 98 Jagiellonia Białystok. Te trzy mecze jeszcze Państwu pokażemy. Po tym meczu rozłączamy się, więc nie będziemy na meczu KP Gniezno Awia, Arka 99 Zawisza i UKP
Olimpia Elbląg. Po tym meczu przenosimy się na stadion w Gdyni, stadion oddalony 200 metrów stąd, na wielkie otwarcie stadionu w Gdyni i wielki mecz. A więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Więcej informacji na naszej stronie sporttv.pl i na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook, który jest dostępny za pośrednictwem naszej strony internetowej. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i teraz kolejna bramka w dzisiejszym spotkaniu. Trzecia bramka dla ekipy z Zielonej Góry. A strzelcem Maciej Żukowski, zawodnik z numerem 8. A więc przypomnijmy, zostańcie Państwo z nami, będziemy na meczu w Gdyni. Ale będziemy tam dopiero za, no, gdzieś półtorej godziny już na żywo na stadionie. Wystarczy oczywiście wejść na dwie strony, jeżeli chcą Państwo oglądać transmisję sporttv.pl bądź www.nadmorski24.pl. Dzisiaj wieczorem po meczu na stadionie w Gdyni, przepraszam Państwa bardzo, będą dostępne retransmisje. Retransmisje będą dostępne gdzieś około godziny 22 z całego dzisiejszego dnia Arka Gdynia Cup 2011 oraz z relacji oczywiście z otwarcia i z meczu otwarcia na stadionie w Gdyni. Pojawiło się pytanie, jaki bitrate, od której do której będzie transmisja, w komentarzu oczywiście, a więc jeżeli chcą Państwo to wiedzieć, zapraszamy, tam już odpisałem, mogą Państwo to oglądać, nie ma najmniejszego problemu oczywiście.
Zakończyło się spotkanie na drugie rękę. Tutaj także Anna dała 3 rundy. Na drugie rękę 89.
Thank you.
prawa autorytarniczy, przedtem dowodnik odpowiedział 13, także Mikleniusz. Thank you.
Thank you.
Franka, to jest moja sprawa z kolegami, a strzelcem Mateusz Kolej, to mój kolejny pan. Thank you.
Thank you.
Thank you.